O, widzowie, ale sobie pospałem dzisiaj. O, cholera, gdzie ja jestem? Co jest? Co jest grane? Co to jest? Czy ja we śnie jakimś jestem? Nie no, nie no, chyba. Chyba nie, kurde. Widzowie, zobaczcie. Ale mamy widoki. Czy ja stałem się właśnie biznesmenem? Nie, czekajcie, ja da się to. Ja. Halo? Halo? Jest tutaj ktoś? Halo? Cholera, chyba nikogo. Powiem wam szczerze, że nie ma. W końcu mogę być biznesmenem i nagrywać dla was filmiki. Widzowie, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale, jeżeli. No, jeżeli kibicowaliście mi właśnie w tej drodze do biznesmeństwa. Więc pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. I subskrypcji na kanale. Ja mogę poczekać nawet chwilę w takich luksusach. Poczekam. Nie no, możesz zostać, no naprawdę poczekam. Dobra, już dziękuję wszystkim, co zostawili. Jesteście super i będziecie takimi biznesmenami jak ja, tylko że. Halo! Przepraszam, tak głośno gadam, ale nie wiem, może ktoś tu jest. Kurde, czekajcie, jestem we śnie jakimś? Muszę się uszczypnąć chyba. O. Nie, tam chyba nie jestem. Dobra, dobra, sprawdźmy, co tutaj jest w ogóle. Ja pierdziele, jaka łazienka, jakie luksusy. A to do czego? A, to taki prysznic. No tak, przecież jestem biznesmenem, wiem. I tutaj co, się włącza, tutaj na łeb leci, a tutaj wszystko spływa. No takich luksusów to ja powiem wam szczerze, że dawno, dawno nie widzi. Żartowałem, bo jestem właśnie biznesmenem. Coś mi. Kurde, ole. Dobra, tu kibel. Jakaś łazieneczka, można się wykąpać. Ja pierdzielę, wszystkie moje problemy się skończyły. Dostałem pewnie odszkodowanie, tylko nie wiem, jakoś tego nie pamiętam. Dostałem odszkodowanie, kupiłem sobie willę. A ciekawe, czy mam jakieś samochody. Ale to sprawdzimy zaraz. Najpierw łazienka, tu lustro. Nie widzę siebie. Te lustro jakieś trochę takie tego. A pewnie. Pewnie nie wiem, się myłem czy coś i tak się zarosiało. Tu schody jakie luksusowe, drewna. O, i mamy co? Mamy tutaj obraz pięknego tutaj. Pięknego tutaj zwierzęcia. Co to jest? To jest jeleń czy co to? Jeleń chyba. Jeleń Daniel, sarna to chyba nie jest. Jeleń chyba, tak mi się wydaje. Myśliwym nie jestem, także nie miejcie mi tego za złe. O, siwy dym, a co tu za jadalnie? Jakie fotele. Kurde, lepsze niż gamingowe, fajne. Tu jakiś stół ze szkłem. Fajnie, trochę krzeseł tutaj mam. Ale się urządziłem fajnie, nawet nie wiedziałem. Co tutaj mamy, jakieś taboreciki. Tutaj można sobie konsumować. Umywalki dwie. A na co komu dwie umywalki? Jedna wystarczyła, piekarnik mam. Tu co, lodówkę pewnie mam, albo dwa piekarniki, albo piekarnik z lodówką, w sumie luksusy takie. A tu co? O kurde, elektryczne jakieś patrzę tutaj te. Elektryczne takie, wiecie, do przyrządzania sobie konsumpcji. Jak to się nazywa? Nie mikrofalówka, to się nazywa inaczej, no. Wiecie, o co mi chodzi. Kurde, no na gaz normalnie, w chałupie to miałem na gaz, dopóki mi się nie spaliła. A tutaj jest taki luksus. A tutaj gdzie się. O, ile butelek wina. Chyba musiałem nieźle machnąć, że ja tu nic nie pamiętam. O, tutaj mamy jakiegoś tygrysa, tak? To jest chyba tygrys. Bardzo fajny, bardzo fajny. Tu światełko można sobie pierdyknąć. Tak? No, powiedzmy, że to. A tutaj do czego taką. O, kurde. Ale duży taras. Ja pierdzielę, tu kwiatuszki mamy. Tu też kwiatuszki. Tu droga. To jest w ogóle w Polsce? Ta droga to taka niepolska trochę, zbyt luksusowa. Palmy nawet? Ja pierdzielę, nawet palmy. Nie, ja pierdzielę, no to musiałem dostać odszkodowanie. A gdzie jest gospodarstwo? Nie no, w sumie mam tyle pieniędzy, że niepotrzebne mi jest gospodarstwo. Tak, w sumie racja. Napiszcie hashtag bogactwo w komentarzu. Napiszcie hashtag bogactwo. Nie wiem, z czego wam będę robić vlogi. Może będę wam robić vlogi. Nie wiem, z patrzenia tu. O, so. O kurde, ja nawet basen mam?
To nie, jednak będę robić vlogi z kulkami w basenie. Będziemy skakać do basenu. Później sobie skoczymy do basenu. Zobaczymy, jak to ten. Ja pierdzielę, taras. O, jeszcze na górze jakiś taras jest. A tam byłem, czy nie byłem? Chyba byłem, dobra. Pójdźmy, dobra, tu zamknę, ale czekajcie, jeszcze ten na górze taras chcę zobaczyć. Co tu się, widzowie, wydarzyło? Tu. O, cholera, tu to chyba nie byłem. Tu obrazy, wino, wino. Zawsze marzyłem, żeby coś takiego mieć. Butle z wodą. Albo wódą. Nie będę testował, może nie będę testował, ale. Spirytus. Nie, dobra, nie, nieważne. Ja pierdzielę, trzy monitory. Kariera youtubera, widzowie. Kariera youtubera. To ja wiedziałem, że. Dobra, cek. Można to sobie coś odpalić. A gdzie jest komputer? A, tu pewnie komputer. Wejdę trochę, o. Poczołgam się, pokażę wam. Pewnie dwa takie komputery. Trzy monitory. Takich luksusów jeszcze nigdy nie miałem. Tu kino domowe. Kominek nawet. O kurde, nawet się pali. Zobacz. Przepraszam, bo trochę tu dym zalatuje. Ale nawet się pali. Tu drewno jakieś. To pewnie, żeby rzucić. Nie, to pewnie jakiś stoliczek. I kanapa. Dobra, sobie on się położy na chwilę. I tu można sobie coś obejrzeć. Ja pierdzielę, poduszeczki, wino, wszędzie wino. Kurde, że ja nic nie pamiętam, pewnie musiałem dosyć dużo wypić. Widok za okna. O kurde, tam jakiś ocean atlantycki jest. Ocean spokojny, bo się nie rusza, to pewnie spokojny. Fajny, fajny, fajna rzecz. Kurde, to jest takie eleganckie, fantastyczne. Kurde, wyjdźmy sobie tu na taras. O, elegancka tutaj. Pufa, można sobie o tak opierdyknąć. Patrzcie, cyk, nogi rozkładasz. I możesz sobie, patrz, człowieku, rozglądać się na palmy. Dobra, no tyle. Idźmy, zobaczmy, co jest na dole. Ja zamknę tu drzwi, żeby przewiewu nie było. Zobaczmy, co jest. Co się kryje na dole. Czy to jest. Czy to sen, czy to nie sen? Cholera, dobra. Tutaj mam całą kolekcję, kurde. Tutaj mam całą kolekcję. Widzowie, jak chcecie, zapraszam was do mojej willi. Możecie się poczęstować. Tutaj. O! Kolejny telewizor? No, widzowie, stać mnie, tak? Stać mnie, kupiłem sobie też dwa telewizory. No wiecie, no co będę. Jak jestem na dole i chcę sobie coś obejrzeć, to po co mam iść na górę i męczyć nogi, jak mogę obejrzeć to tutaj na dole? No to jest prosta sprawa. A co tu jeszcze jest ciekawego? Tu jakaś szafa. A tu co to? Co tu jest? Rybki? O cholera, rybki! Jak w akwarium tu mam. Patrzcie, akwarium, tu widać wodorosty. O, przy świecy mam. Tu są rybki. Tu wam przyświeciłem. Tu są rybki, suficik. Umywaleczka. Tu sobie konsumpcję można przyrządzić. Kolejny zapas wina. Tutaj mamy umywaleczkę. Ohoho. A tutaj mamy. Co to jest? Tu jakiś. O kurde, to są skrzynki z winem chyba. Tu podstawiasz szklaneczkę i nalewasz. Ja pierdzielę, jakie luksusy. Dobra, da się tu wyjść na dwór jakoś? O, da się. Dobra, otwieramy. O, bracie, o, bracie. No mam też swój prywatny basen, oczywiście, no to jest podstawa. Zaraz brykniemy, tylko sprawdzimy, co tutaj. Co tu. O ku. O cholera. Tu są. O. Już mi się trochę w głowie zakręciło. O, nie będę tu patrzył, bo ja o takiej wysokości się trochę boję. Nie, no dobra, dobra, wracamy tutaj. Ale to wszystko wygląda tu. Nawet kościółek Boży mam tu niedaleko. Dobra, to co? Skaczemy widzowie na główkę. Dobra. Tutaj już rękę przygotowałem. I. Ło! A tu nie głęboko, kurde. Ale przynurkować można trochę. Dobra, nie będę nurkował. Bo się jeszcze utopię. No fajna, cieplutka woda, wam powiem. Ale co, będziemy siedzieć, kurde, w basenie, jak możemy z niego wyjść. Też tutaj mam pufy. Dobra. Ale czekajcie, bo nie sprawdziliśmy jeszcze jednej. A tutaj, co jest za tymi drzwiami? O kurde.
O i kurde, i drugi! S63 AMG. Co to jest, dla Porsche? Dla Ferrari? Jezus, jakie Porsche? Ferrari! To jest La Ferrari, to jest luksusowe, widzowie. Ja pierdzielę tu wszystko. No, czekajcie, ale to czekajcie, czy to jest moje. Mam w ogóle kluczyki? O kurde. Mam i do tego, i do tego. To którym się przejedziemy? A może kawałek tym, kawałek tym. Dobra. Albo tu... Na, otworzymy bramę. Krasnal? Krasnal? Co ty zrobisz? Krasnal. Miałem takiego samego krasnala na moim starym gospodarstwie, które mi się spaliło. To może właśnie krasnal przynosi mi szczęście. Krasnal. Yo, krasnal. What's up, bro? Krasnal jest dobry. Dobra, otworzymy sobie jeszcze tutaj. I patrzcie. Pyk. I furka. I przedstawia nam się furka. Dobra. Myślę, że najpierw możemy się nią karnąć. Dobra. Czekajcie. Zobaczę, jak to... O, to jest masz. I to jest wszystko moje. Światełka są. O kurde, ale to ma fajnie w środku, zobaczcie. Ja pierdzielę te fotele. Tylko jak tu się włącza bieg do przodu? Ja tu się... O, chyba tu. O, dobra. O, ale tu ma czuły gaz. Dobra, gdzie tu ja mogę się przyjechać? W ogóle ja mam prawo jazdy? Ja chyba ma na co komu prawo jazdy. Dobra, myślę, że tutaj możemy. Ja muszę uważać z gazem, żeby się zaraz tu nie rozbić. O kurde! To moment i 50. Ja nie wiem do ilu tutaj jest ten ograniczenie, bo to trzeba, widzowie, z gazem uważać, żeby tu zaraz mnie gdzieś nie wywiało. Tu jakiś zakręt jest, to pomaleńku. Pomaleńku, pomaleńku. Daleko może nie będzie. O, tu jakaś prosta toga. O kur... Dobra. Ale fotel wciska, no to jest maszyna. Ja pierdzielę, że ja takich luksusów doczekałem. Dobra, prosta. Dobra, dobra, hamujemy, hamujemy, bo to nie ma. Nie ma co. Wiecie co, gdzie tu można gdzieś zawrócić? Ja bym się jeszcze Mercedesem przejechał. C63 MG. Gdzieś tutaj. Dam radę tutaj? Myślę, że tak. Tu jakiś rów jest, to muszę uważać. Dobra, cyk, tylko jak, gdzie tu się. Gdzie tu się tył kończy, żeby. O kur... Jaki to ma gaz w ogóle? Że ja mam, polecam się przejechać takim, a... Ciekawe, czy macie taką okazję. Wiecie, no... Mi akurat, nie wiem, w życiu się dobrze... Dobrze się zrobiło w życiu, że takich luksusów doczekałem. Kurde, tylko... Tylko co ja mam robić dalej? Mam teraz wszystko. Mam furę. Nawet dwie fury w sumie, mam willę. I co w sumie mam robić dalej, jak ja wszystko mam? Szczerze mówiąc, to nie wiem. Czekajcie, zaraz przejedziemy się jeszcze. O kurde, ale to zapierdziela. Dźwięk ma fajny, ale zaraz zobaczymy, jaki dźwięk ma Mercedes. Dobra, nie będę go wstawiał. Niech sobie tutaj postoi. Właśnie widim. Ale to kurde wygląda, światełka tylko wyłączę. Patrzcie. To jest furmanka. Ta. Dobra. Mercedes C63 AMG. Dobra, siadamy. O kurde, ten też ma fajnie. Dobra, sprawdźmy, jak to będzie brzmiało. 3 i słuchajcie teraz. 3, 2, 1. O, a może przy gazówkę? A, widać, że to V8. Dobrze, to mi się podoba. Dobra, wyjeżdżamy. Wyjeżdżamy i czekajcie, no przejdziemy się tą samą trasą, może światełka włączę. Kurde, ale tu nikogo nie ma. Dobra, i sprawdźmy, jak to przyspiesza. O kurde. To podobnie jak ta, podobnie jak Ferrari. Fajnie, 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 fajnie. Kurde, nie pomyślał, taki niepozorny ten Mercedes, a przyspiesza naprawdę nieźle. Dobra, prosta. O kurde, to nawet kołami mi zamieniło. Patrzcie, na boki chodzi. O kurde! Dobra, wiecie co? Akurat miałem właśnie w planach tutaj zawrócić. Także zawróciłem i wracamy chyba do domu. Szczerze wam powiem, że nie wiem. Nie wiem, jak mam to wszystko tutaj odbierać. Wszystko mam, czy ja dostałem tyle odszkodowania? No widocznie tak, Holender.
Zaraz sprawdzę. Nie wiem, no kurde, to. Nie pamiętam w ogóle nic, jak to się stało, że ja to wszystko mam. Ale widocznie wybudowałem i wyprowadziłem się. To nie jest Polska, kurde. Kto w Polsce by miał Ferrari? Kto w Polsce by miał Mercedesa? Takiego, znaczy no. Ktoś bogaty może tak, ale to nie jest Polska, to nie są tereny polskie. Czekajcie, wejdźmy tutaj na tą górę. Ja wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Nic totalnie nie pamiętam. O, cholera. Ale to fajnie wszystko wygląda, patrzcie. Ocean spokojny, no bo co? Bo nie szybki. Wolno sobie płynie, to jest spokojny, nie jakiś tam łobuz. Tu jakieś domy, budynki. Jakieś samochody, ludzie żyją normalnie. A ja tak o, tutaj sobie na uboczu pomieszkuję. Dobra, no to co? Może pójdźmy jeszcze do tego, do mojego basenu. O, kurde! Patrzcie, co w tym Mercedesie tu jest, podświetlane takie. Dobra, pójdźmy sobie jeszcze do Hawiry. Tu wszystko trzeba pozamykać. Na razie niech furki stoją sobie na zewnątrz, bo jeszcze później sobie nimi pojeżdżę, a co? Trzeba pokorzystać. Nie wiem, może pójdziemy. Albo mam pomysł. O, ten vlog nie mógłby się obyć bez skoków z basenu. Dobra, to może sobie skoczymy do basenu. Cyk. Tutaj wejdźmy sobie. Opyk i skok. Ale widzowie, nie byłbym sobą, gdybym skoczył z takiej wysokości. Może wejdziemy jeszcze wyżej. Ty, a dałby radę tam na dach wejść? Myślę, że dałby radę. Zaraz to sprawdzimy. Ja się gdzieś tam złapię. A z dachu, jakbyśmy skoczyli, to dopiero. O, ekipa Freeza mi się załącza. Fajnie, fajnie, podoba mi się to. Dobra, dam radę z tego dachu wejść tutaj, skoczyć jakoś. Czekajcie, jakoś rękami bym się tu złapał. Czekaj, ta. O! Dobra. I teraz. Dobra, jestem na dachu. No to co? Skok wiary będzie. Dobra, to 3 po 3. O! O, cholera. Gdzie ja jestem? Co się. Czemu jestem w stodole? Ja pierdzielę, ale miałem dziwny sen. Czemu jestem w stodole? Dobra, trzeba stąd wyjść. Nie wiem co się. Nie wiem co się wydarzyło. Miałem strasznie dziwny sen. Że byłem bogaty. Że byłem bogaty, że miałem willę, miałem samochody. Basen. Właśnie skoczyłem do basenu, się kurde przebudziłem. Kurde, już myślałem, że mi się wszystko udało. Chociaż, ale jeżeli ten sen, widzowie, to wszystko. To wszystko prawda. Jeżeli ten sen. To było wszystko, znaczy wszystko prawda. Czy, znaczy nie chodzi mi, że prawda, tylko po prostu jeżeli to coś wróży na przykład, że będę miał, że odzyskam te pieniądze właśnie od tej ubezpieczalni, że wybuduję sobie dom i że będzie mi się powodziło. Trzeba sprawdzić co oznacza właśnie bycie milionerem w śnie. Ja wam teraz powiem. Ogólnie sen naprawdę bardzo ciekawy. Polecam wam każdemu taki przeżyć, no ciężko, ciężko, wiecie. Teraz wam powiem, co oznacza ten sen o milionerze. Milioner, sen, ten raczej nie oznacza, że naprawdę możesz stać się milionerem. Może oznaczać, że komuś zazdrościsz, albo twoja dusza pragnie czegoś, o czym wiesz, że jest dla ciebie nieosiągalne, albo bardzo trudne osiągnięcia. A spierdalaj. Przepraszam za tą reakcję, ale myślałem, że po prostu to jest znaczenie tego, że stanę się zaraz tutaj też milionerem, ale to widać, że albo komuś zazdroszczę, albo coś. Oczywiście nikomu tutaj nie zazdroszczę, bo w sumie nawet nie ma na tej wsi komu zazdrościć, bo tutaj nie ma jakichś tam milionerów czy coś, więc ciężko było komuś zazdrościć. A tak naprawdę czego ja mogę zazdrościć ludziom? Myślę, że swojego domu. Też bym chciał mieć swój dom, ale niestety, no miałem, niestety mi się spalił. Widzowie, mam nadzieję, że niedługo dostanę te odszkodowanie i wszystko będzie już w porządku, bo to, co się dzieje, jest na razie słabe. Janina pewnie śpi, tak szczerze mówiąc. Pali się światło? Kurde, pali się światło, ale już nie będę wchodził. Tylko strasznie mnie dziwi to, czemu ja byłem w stodole. Przecież ja spałem tu, w tym domku moim skromnym. Wydaje mi się, nie wiem, może jakiś lud atakowałem czy coś, ale to musiał być strasznie jakiś sen taki. Kurde, a która jest godzina? Czekajcie. O cholera, już czwarta. Nie, trzecia jeszcze, trzecia trzydzieści.
No to jeszcze do czwartej brakuje. No ale bardzo dziwne to było. Bardzo dziwne, ale sen bardzo fajny. Tylko, że czemu byłem w stodole? Dobra, nieważne widzowie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale. I pamiętajcie też o dzwoneczku. No i napiszcie hashtag milioner, kurde, tak jak to w tym śnie było naprawdę. Bardzo fajne. Na pewno będę ten sen długo pamiętać. Także dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się i widzimy się w następnym odcinku. Siemaneczko.